Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Szczepanik i zapraszam Państwa na krótkie nagranie pod tytułem Swing Trading, 5 układów na wejście z 2018 roku i nie tylko. Drodzy Państwo, dlaczego warto zainteresować się swingiem? To pytanie jest ważne dla początkujących, ale także jest ważne dla zaawansowanych. Początkujący wiedzą za mało, a zaawansowani z kolei wiedzą za dużo. Jest to w mojej opinii przyczyna, przez którą obie grupy mogą mieć problemy z zarabianiem na giełdzie. W mojej opinii swing broni się sam już nawet w swojej podstawowej formie, w której został wymyślony. Pokażę zatem kilka wykresów po to, abyście sami Państwo byli w stanie ocenić, czy swing jest narzędziem przydatnym. Proszę zwrócić uwagę, oglądamy w tej chwili CD Projekt, mamy 2003 rok i mamy tutaj sygnał kupna. Być może było to miejsce, z którego CDR by startował i wykonałby swój wielki ruch w kierunku 200 zł. Niestety tak się nie stało. I w 2004 roku, po cofnięciu i lekkim podbiciu, został wyrysowany swing na sprzeda. Proszę zwrócić uwagę, że kurs spadał do 2009 roku i po drodze nie było ani jednego, nawet fałszywego sygnału kupna. Ten sygnał kupna pojawił się dopiero w 2009 roku, został wyrysowany swing wstępny, następnie nastąpiło cofnięcie i w 2010 roku doszło do wybicia przy cenie 1,58. Pokazuję wykresy bez ukrytych fragmentów. Jak widzicie, sama zasada swingowa jest bardzo prosta i logiczna. Ona także pozwala na podnoszenie stop lossów na poprzednich dołkach. Tutaj w przypadku Seed Red widzimy, jak te stop lossy podnoszą się wraz z rynkiem. Na 2017 rok ten stop loss znajduje się na poziomie 100 zł i w 2018 roku, czyli w momencie, kiedy w tej chwili jesteśmy na rynku, on nadal z punktu widzenia tego podejścia i tego wykresu znajduje się na poziomie w okolicach 100 zł. Natomiast w momencie, kiedy rynek cofnie i podbije po raz kolejny w górę, ten stop loss przeniesie nam się na poziom wyższy, to będzie poziom 187 zł, te okolice. Chcę teraz powiedzieć o zamykaniu pozycji z punktu widzenia swingu. Pozycje zamyka się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to target, a drugi sposób to podnoszenie stop lossa, tak zwany trailing stop loss. I tak jak już powiedziałem, jeżeli CDR zrobi nowy szczyt, to podniesiemy stop loss na ten wyższy kolejny poziom. Z punktu widzenia podejścia swingowego ostatnia okazja do dołączenia na CDR miała miejsce w okolicach ceny 120. Mieliśmy jasno określony poziom wejścia w rynek, a także mieliśmy jasno określony poziom stop loss. Nie wiemy, co będzie dalej, ale jeżeli CDR zrobi nowy szczyt, to stop loss zostanie podniesiony na poziom 187, natomiast jeżeli CDR nie zrobi nowego szczytu, to ten stop loss pozostaje na poziomie 100 zł i w momencie, kiedy struktura wykresu ulegnie odpowiedniej zmianie, bo oczywiście swing może narysować się także w sytuacji, kiedy tego nowego szczytu nie będzie, to będziemy dokonywać stosownych poprawek. Niektóre transakcje trwają bardzo długo. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś chce kupić dane akcje po 10 zł i mieć cenę 500, to musi być cierpliwy. Zaletą tego podejścia jest to, że w pełni kontroluje się sytuację. Tutaj oglądamy w tej chwili wykres 11 bit, gdzie sygnał kupna pojawił się w 2012 roku właśnie przy cenie 10 zł i na dzień dzisiejszy w roku 2018 nie mamy jeszcze sygnału sprzedaży. Aby ten sygnał sprzedaży został wygenerowany po cenie 340, 11 bit musi w tej chwili podbić, to musi potrwać i w momencie, kiedy zbije cenę 340, dojdzie do sygnału sprzedaży na swingu w tej ramie czasowej, w której oczywiście ten wykres oglądamy. Oczywiście nie wszystkie transakcje będą udane. Jeżeli jednak spółka jest w impulsie, to nie ma takiej możliwości, aby ruch pominąć. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo istotna sprawa, bo oczywiście kiedy spółka wejdzie w trend boczny, to te transakcje nieudane będą. Natomiast w przypadku podejścia swingowego, w przypadku podejścia trendowego, jeżeli spółka będzie w impulsie i jeżeli spółka wykonuje ruch, tak jak tutaj widzimy na wykresie, z ceny okolic 50 na 500, czyli rośnie razy 10, no to nie ma praktycznie możliwości, abyśmy w tym impulsie nie mogli się w sposób logiczny znaleźć. Proszę też zwrócić uwagę, że w przypadku 11 bit te oba wejścia w rynek były rozgrywane na rynku realnym i jest to udokumentowane. To są dwie transakcje z okresu 2016-2018 przy zastosowaniu zwykłego swinga. Nie wszystkie spółki rosną, to jest kolejna bardzo ważna sprawa. Pamiętacie Państwo, jak wielu inwestorów uwierzyło, że warto kupować spółki energetyczne na długi termin?
Jest wielu inwestorów, którzy zostali na Energii, PGE, czy pokazywanym w tej chwili na wykresie Tauronie. A zwróćcie uwagę, że nawet z punktu widzenia mechaniki swing dawał sygnał sprzedaży w 2014 roku. Co więcej, pierwszy sygnał sprzedaży wszedł w 2011 roku. Zgoda, sygnał kupna wszedł w 2013 roku po 4,80. Mogliśmy czytać wyśmienite rekomendacje fundamentalne, jak to on będzie kosztował, przykładowo 10 zł. Ale w momencie, kiedy wykres się zmienił, w momencie, kiedy nastąpiło zejście poniżej 5,20 zł, to pojawił się sygnał. Ten sygnał oczywiście może być prawdziwy lub może być fałszywy, ale ten sygnał jest. Jesteśmy w stanie zidentyfikować tą sytuację na rynku, jesteśmy w stanie ją ocenić, jesteśmy w stanie stwierdzić, tak, jest sygnał sprzedaży. On oczywiście może zapłacić lub nie zapłacić, rynek może spaść lub może nie spaść. Natomiast widzimy, że do tego sygnału sprzedaży doszło. I proszę zauważyć, że z punktu widzenia podejścia swingowego, choć nie wiem, jak byśmy kombinowali w analizie, to sygnałów kupna na Tauronie nie było. Jedyne, na co się zdobył, to retest do poprzedniego dołka. Proszę zauważyć, że z punktu widzenia definicji i teorii jest to oznaka trendu spadkowego, a nie wzrostowego. Co więcej, jeżeli nawet zdecydowaliśmy się na kupno, na sygnał kupna swingowy, to mogliśmy w tych okolicach targetować tą pozycję, widząc, że znajduje się tam ważna strefa oporu. Jest to już pewne uzupełnienie analizą dodatkową, wsparciem i oporem, uzupełnienie w pełni mechanicznego swingu. Można z tego skorzystać lub nie, nawet jeżeli nie skorzystamy ze wsparcia i oporu w tym momencie, to z punktu widzenia swingowego i tak ten trend jest spadkowy, a nie jest wzrostowy. Niektórzy inwestorzy opierają się tylko na opiniach internetowych. Warto to robić i warto znać sytuację fundamentalną spółki. Warto jednak pamiętać, że ta analiza w większości przypadków omawia przeszłość. Jeżeli kurs spada, to sytuacja spółki była zła. Swing zresztą to potwierdza, no, czy sytuacja tej spółki jest dobra, skoro ona spadła z 2,80 na 80 groszy. No najprawdopodobniej można się domyślać, nawet nie znając otoczenia fundamentalnego tej spółki, że ta sytuacja najlepsza nie była. I teraz, proszę Państwa, mamy sygnał kupna na swing, a zwróćcie uwagę, że przecież sytuacja w tej spółce nadal jest zła. Możemy zadać sobie pytanie, to kto kupuje w takim razie? Być może kupują ci, którzy uważają, że sytuacja w spółce się poprawia. Być może jakiś duży fundusz inwestycyjny. Czy przeciętny inwestor uważa, że przeczyta w tym momencie rekomendację kupuj z targetem na przykład na 3 zł? Pewnie, że byłoby miło dostać wiadomość, najlepiej SMS-em, kupuj, bo to jest dobra spółka w okolicach dna, jak kupisz, to dużo zarobisz. Niestety o tym, że spółka jest dobra, dowiemy się zapewne, jak już dużo wzrośnie. Wtedy pojawią się komentarze, że ta spółka jest dobra. Natomiast tutaj na złych wiadomościach nagle mamy sygnał kupna na swingu. On zapłaci lub nie, ale my dostrzegamy, sytuacja w spółce jest nie najlepsza, a sygnał kupna się pojawił. A może warto zmienić swój sposób myślenia i zadać sobie następujące pytanie. Jak to jest, że jest tyle złych informacji o spółce, no bo jeżeli spadała z 3 na 80 groszy, to raczej te informacje dobre nie były, a nagle spółka daje kupno na swingu w złym lub średnio dobrym otoczeniu. Dobre informacje i opinie pojawiają się z reguły po wzroście. Tu mamy wzrost o 300% i jestem przekonany, że zapewne czytamy w tej chwili w internecie czy w prasie, że spółka jest świetna, że będą dywidendy, wspaniałe wyniki i w ogóle jest warta 15 zł i ta cena 2 zł to jest bardzo dobra cena, aby to kupić. Być może w planie jest fantastyczna gra komputerowa, która spowoduje, że ta spółka zmieni się w diament. To oczywiście nie dotyczy tej spółki, ten mój komentarz, tylko każdej dowolnej spółki notowanej na rynku. Jak gdyby osoby, które są kilka lat na rynku, no ten mechanizm doskonale znają. I w tym momencie w okolicach ceny 2 zł wszedł sygnał sprzedaży. I dochodzimy do kolejnego ważnego momentu, a mianowicie transakcji nieudanych. Ja nie unikam ich pokazywania, bo one zawsze będą. Co więcej, kładę nacisk na to, jak się zachowywać, kiedy coś idzie nie po naszej myśli. Po prostu uważam, że powinniśmy mieć plan, jak się zachować wobec sygnałów, które generuje rynek. I w tej chwili mamy zamknięcie długiej pozycji po 2 zł. I proszę zwrócić uwagę, po prostu po jakimś czasie rynek nakazał nam odkupić tą spółkę po wyższych cenach. Ten sygnał sprzedaży okazał się zły. Co więcej, gdyby to był kontrakt terminowy i ktoś otworzyłby krótką pozycję na ten sygnał, musiałby w tej chwili zamykać tą pozycję ze stratą i otwierać pozycję długą. Taki jest sygnał
płynący ze swingu w tym momencie. On zapłaci lub nie, natomiast ten sygnał jest. Nie zawsze po sygnale sprzedaży na swing spółka spadnie. Tu mamy sprzedane akcje po 2,60 zł, które odkupowywaliśmy tutaj, no gdzieś w okolicach 2,10 i które być może będziemy zaraz kupować po raz kolejny po 2,90. My nie mamy gwarancji, że dojdzie do wielkiej przeceny. Co więcej, rynek może wejść w trend boczny, może zacząć nas wymywać. I w tym momencie, jeżeli wejdzie sygnał kupna po 2,90 z punktu widzenia czystego, mechanicznego swingu, to w tym momencie tą pozycję musimy odkupić. Wykres i swing pokazał nam, co będzie. On pokazał, że nie będzie dywidendy, super wyników, że sytuacja już nie jest tak dobra, jak jeszcze miesiąc temu pisano. Co piszą teraz? Proszę się zastanowić. Rozczarowanie, wyniki jednak gorsze. Tylko problem w tym, że dla tych inwestorów, którzy mieli tą spółkę w portfelu, jest już za późno. Oni bardzo by chcieli sprzedać po 2,50, modlą się być może w tej chwili o cenę 2 zł. Natomiast oni wiedzą już bez czytania, że jest źle, bo przecież spadło. Znowu czytamy informacje, ale po fakcie. A w tym momencie jakiś duży inwestor, wiedząc o tym, że te złe informacje być może na rynek napłyną, sprzedawał. Powolutku wyprzedawał swój portfel i swing to pokazał. I teraz kolejny istotny bardzo element. Często można spotkać opinię, że handel na swing to kupowanie nowych szczytów. To nawet dość powszechna opinia. Spółka robi nowy szczyt, to kupuj i to jest podejście swingowe. Proszę Państwa, nie jest to prawdą. Jedna z klasyfikacji swingowych dzieli je na swingi kategorii A i kategorii B. Powyższe zagranie należy do swingów kategorii B. Na wykresie oglądamy w tej chwili krezus. I nie jest prawdą, że swingi to tylko kupowanie nowych szczytów. Swingi pozwalają na kupowanie okolic dołków. Co więcej, w mojej opinii należy unikać kupowania szczytów, bo każdy wtedy widzi, że jest siła, a skupiać się na kupowaniu korekt w trendzie wzrostowym lub nawet zaryzykować i spróbować kupić okolice dołka. Nie zawsze się uda i to jest oczywiste. Jednak stop loss jest zawsze postawiony w logicznym i zrozumiałym dla nas miejscu, bo on z reguły jest stawiany na tych samych zasadach. I co ważne, te zasady są proste. Co zapamiętać z tego wideo? Swing trading to proste i logiczne podejście do inwestowania. Tylko te 5 przykładów z 2018 roku pokazuje, że stosowane konsekwentnie pozwala skutecznie inwestować, znajdować momenty kupna i sprzedaży. Sygnały w ramach podejścia swingowego pojawiają się na rynku cały czas. Jest kwestią czasu, kiedy tak naprawdę pojawią się kolejne i to jest absolutnie zrozumiałe. Dziękuję Państwu za uwagę i już niebawem zapraszam do zapoznania się z kolejnym wideo, którego tytuł brzmi 7 powodów, dlaczego swing trading to prawdopodobnie najlepsze podejście dla polskich inwestorów. Serdecznie Państwa zapraszam.